Podjęłaś decyzję. Chcę mieć profesjonalne wideo. Działam. Ale jak to będzie wyglądać? Witam Cię w 6. odcinku podcastu Wokół Wideo. Tym razem opowiadam o kulisach procesu powstawania krótkich wideo reklamowych i dłuższych form dokumentalnych czy reportażowych, dzieląc się swoim doświadczeniem. Z tej strony Aneta, inaczej Młodzikowa, kobieta-filmowiec z duszą dokumentalistki. Od wielu lat pomagam kobietom w pokazywaniu swojej działalności poprzez wyjątkowe wideo, które oddaje esencję ich pracy w autentyczny sposób. W tym podcaście dzielę się kulisami swojej pracy, abyś mogła lepiej wykorzystywać wideo i film w swoim biznesie. Praca nad filmem to nie jest tylko samo nagranie i montaż. Proces zaczyna się o wiele wcześniej. Już na etapie rozważania pomysłu. Zauważyłam, że kobiety, które przychodzą do mnie po wideo lub film, dzielą się na dwie kategorie. Takie, które już mają sprecyzowane wymagania, czego chcą i takie, które po prostu czują, że są gotowe. Z perspektywy tych dwóch postaw opowiem Ci, jak najlepiej wykorzystywać je w procesie realizacji. Etap pierwszy. Preprodukcja. Jeśli masz postawę wiem, czego chcę, to już masz rozwiniętą markę, a film ma za zadanie promować konkretny wycinek Twojej działalności. Masz swoje kanały social media, do których wykorzystasz to wideo albo film i wiesz, kim są Twoje klientki i z jakim przekazem chcesz do nich dotrzeć. Jeśli należysz do tej grupy, to świetnie. Na pierwsze spotkanie przyjdź już z konkretnymi informacjami i inspiracjami. Jaki rezultat chcesz uzyskać, co Cię inspiruje, do czego będziesz używać swojego wideo. To ważne, żebyś pokazała, co Ci się podoba, jaki jest Twój styl, po to, żeby osoba, która będzie realizować Twoje wideo, miała ogląd, w jakim kierunku się kierować. Na pewno już to przechodziłaś w procesie tworzenia swojej strony internetowej, w procesie identyfikacji marki. Tu jest tak samo. Tutaj też liczy się to, jaki masz styl, co Ci się podoba, co też trafia do Twoich klientek. Pamiętaj, że w przypadku rozwiniętych marek wideo jest elementem strategii i zwłaszcza jeśli ktoś Cię prowadzi marketingowo, warto skonsultować swoje oczekiwania i pomysły z tą osobą. Czasem jest tak, że to właśnie osoba, która sugeruje Ci strategię, właśnie daje Ci pomysł na to, żeby to wideo mogło wyglądać tak, a tak. Oczywiście, wiadomo, to jest wszystko kwestia tego, jakich masz odbiorców, w jakiej grupie wiekowej, w jakim segmencie. To są wszystko bardzo istotne rzeczy do tego, żeby wiedzieć, z jakim przekazem trafić. Ja w swojej działce mam bardzo sprecyzowaną też niszę, w której pracują moje klientki, dlatego też nie tworzę wszelkiego rodzaju wideo, tak? Gdzieś znajdujemy właśnie płaszczyznę wspólną, w której forma nie przerośnie treści. To znaczy niekoniecznie napakujemy dużo różnych efektów specjalnych, dużo różnych migających obrazków, żeby to było ciekawe, tylko będziemy skupiały się właśnie na esencji tego, co ma trafić do Twojego klienta. Na etapie formowania wytycznych do filmu i scenariusza to jest bardzo ważne, żeby właśnie sprecyzować, czego Ty chcesz, czego oczekujesz, bo też od tego zależy budżet, jakość, jaką otrzymasz i dopasowanie finalnej realizacji do Twoich oczekiwań, a także jak dobrze to na Ciebie będzie pracować. Także ten etap właśnie preprodukcji jest bardzo ważny. Z drugiej strony są klientki, które po prostu czują, że są gotowe. Tak? Jeśli najczęściej idziesz na czucie, czujesz, że idzie coś nowego w Twoim biznesie, jesteś gotowa na zmiany i na wyższy poziom. Nie wiesz dokładnie, co chcesz, ale ufasz, że osoba, do której przychodzi, Cię poprowadzi. Po prostu czujesz potrzebę zrobienia profesjonalnego filmu. Jeśli tylko dobrze wybrałaś, a mówiłam o tym w drugim odcinku podcastu, to warto teraz osobie, do której przychodzisz, pomóc w sprecyzowaniu Twoich oczekiwań. Praca z Tobą na tym etapie będzie bardziej głęboka i wymagająca więcej pracy na poziomie precyzowania swojego przekazu, ale dzięki temu będziesz bardziej zadowolona z efektu finalnego. Tu pewnie jeszcze nie miałaś do czynienia z pracą filmową, z kamerą, z światłami, ale to się da przepracować. Im lepiej poznasz osobę, którą macie nagrywać, tym swobodniej będziesz się czuła. W każdej z tych postaw mamy i tak pewne elementy, które są nieodłączne. To znaczy Musimy sprecyzować, jakie są referencje, co to ma być, czy to ma być film reklamowy, czy wizerunkowy, jakie ma cele, co ma pokazać. Następnie piszemy scenariusz albo informacje o planie dnia, bo czasami, jeżeli to jest wideo reportażowe, to bardzo istotne jest to, kiedy, jakie elementy na przykład Twojego warsztatu pojawią się w danym dniu. Jeżeli nagrywane jest to w przestrzeni, która może być do zaaranżowania, to trzeba ją odpowiednio przygotować, bo czasem jest tak, że na przykład nie ma na miejscu wysłonienia okien, tak? Nie ma rolet. Musimy sobie same zapewnić tą przestrzeń do tego, żeby ona była przystosowana na przykład do całodziennego nagrywania. Musimy też przygotować akcesoria odpowiednie. To już leży po Twojej stronie, żeby wszystko to, co jest związane z Twoją marką, Twoje atrybuty, książki, które napisałaś, nie wiem, karty, jakieś przedmioty, które wytwarzasz z logo na przykład Twojej marki, żeby one się pojawiły. One oczywiście nie muszą grać głównej roli, ale warto, żeby pojawiły się w kadrze, żeby były, żeby one też budowały przestrzeń Twojej marki. Tutaj też ustalamy wszystko, co jest związane z ubiorem, pod względem nagrania, kolorystyki Twojej marki, tego, w czym Ci jest dobrze, czy bierzemy makijażystkę, czy ogarniasz sobie sama makijaż. Ja tutaj od pewnego czasu do takiego nagrania profesjonalnego zalecam, chociażby taki prosty makijaż wykonany przez makijażystkę, która jest przyzwyczajona do robienia makijażu pod nagrania. Wtedy będziesz bardzo zadowolona z tego swojego wyglądu, bo kamera zawsze łapie bardzo dużo z rzeczywistości i później nie da się tego poprawić, tak? Zwłaszcza jeżeli masz jakieś tam niedoskonałości, cery, które w danym momencie akurat wyszły, no to fajnie, żeby to ukryć, bo to wideo będzie Ci służyć na tygodnie, lata. To zależy też, jakie będzie miało zastosowanie. I ostatni moment tego pierwszego etapu to jest dogranie logistyki, czyli właśnie wynajęcie sali, wynajęcie przestrzeni, dokładnie kiedy zaczynam nagrywać, czy lepiej wyjechać rano, czy po południu. To są już wszystkie rzeczy, które się ustala wcześniej, po to, żeby dzień nagraniowy był już precyzyjnie dopracowany. Etap drugi w procesie realizacji wideo czy filmu to jest nagranie. Mamy ustalony dzień lub dni nagraniowe i w tym czasie dzieją się te wszystkie rzeczy związane właśnie ze zbieraniem materiału. Tutaj też ustalone jest wcześniej, czy nagrywamy w studio, czy w plenerze. Często jest tak, że jeżeli to jest plener, to też jesteśmy związane z pogodą, tak? I czasami jest tak, że jeżeli mamy taką możliwość, no to są przesunięcia pod względem tego, że na przykład ma lać i nie jesteśmy w stanie wewnątrz nagrywać, albo jesteśmy w stanie nagrywać wewnątrz, ale o wiele lepiej by wyglądało to nagranie na zewnątrz, przy lepszym świetle. Oczywiście to światło możemy też zorganizować, żebyś była dobrze doświetlona, natomiast to wszystko zależy od tego, jaki ma być styl Twojego wideo, czy to ma być wideo reportażowe, czy to ma być wideo reklamowe. No bo tutaj, jeżeli chodzi o czysty reportaż, czy dokument wręcz, to staramy się używać jak najmniej światła po to, żeby nie rozpraszać tej sytuacji, zwłaszcza jeżeli są inne osoby, które mają się zachowywać naturalnie, to wtedy staramy się jak najmniej ingerować w to, żeby one czuły się swobodnie. W dniu nagraniowym też bardzo istotny jest plan ujęć. Jeżeli mamy ustalony na przykład nagranie kursu czy reklamy, to te ujęcia po prostu są nagrywane po kolei, tak jak jest to rozpisane. Natomiast czasami w sytuacjach reportażowych te ujęcia są listą, która jest kontrolowana przeze mnie czy drugą operatorkę w momencie, kiedy wiemy, jakie ujęcia nam będą potrzebne i staramy się je zebrać w ciągu dnia, robiąc też inne ujęcia, które akurat są możliwe do zrobienia. Czyli na przykład, jeżeli mamy warsztat, to nagrywamy ludzi, nagrywamy osobę prowadzącą w interakcji z innymi ludźmi, ale w międzyczasie, kiedy na przykład, nie wiem, już mamy wystarczającą ilość ujęć, która nam jest potrzebna do zobrazowania jakiegoś danego tematu, no to wtedy bierzemy sobie ujęcia dodatkowe, na przykład przedmiotów, detali, przestrzeni w planie ogólnym, czy na zewnątrz. To są wszystko rzeczy, które dzieją się w międzyczasie, które są potrzebne do wypełnienia obrazem naszej treści. Też tutaj, jeśli chodzi o nagranie, to istotne jest to, czy będziesz miała przygotowany tekst, czy będziesz odpowiadała na pytania. Bo jeżeli będziesz miała przygotowany tekst, to są dwie możliwości. Albo się go uczysz na pamięć, co jest wyzwaniem dla większości z nas, a jeżeli nie jesteśmy, pracujemy w zawodzie aktorskim. I po temu też służy prompter. Dlatego też ja na przykład na Rec Dayu w programie, który przygotowuję do nagrania przed kamerą, wykorzystuję prompter właśnie po to, żeby nie było tego stresu związanego z zapominaniem, co jest w tekście, co ja tam napisałam. Natomiast często też zdarza mi się tak, że po prostu osoby, które siadają przed moją kamerą, a chcą opowiedzieć historię swojej marki, chcą opowiedzieć bardziej naturalnie, wtedy odpowiadają na pytania. To oczywiście to jest zestaw pytań, który przygotowuję sobie wcześniej, ale też są pytania, które idą spontanicznie właśnie z toku rozmowy. Także ta druga wersja jest o tyle łatwiejsza dla Ciebie, ponieważ nie musisz przygotowywać tekstu, ale z drugiej strony też nie zawsze będziesz w stanie powiedzieć dokładnie to, co byś chciała. I oczywiście ja dopracowuję później ten tekst, wyciągając esencję z tego, co powiedziałaś, tak żeby z tego stworzyła się historia. Natomiast czasami jest tak, że są jakieś rzeczy, o których chciałaś powiedzieć, a nie powiedziałaś i one są istotne z punktu widzenia Twojego biznesu. Więc moja rada jest taka, żeby mimo wszystko, jeżeli nagrywamy wideo reklamowe, ale w ujęciu reportażowym, czyli na przykład, że zbieramy różne ujęcia podczas eventu, czy podczas dnia nagraniowego, gdzie Ty idziesz, coś pokazujesz, jesteś w interakcji z innymi ludźmi, to też masz przygotowany jeden tekst, który mówisz przed kamerą i który możesz później wykorzystać do reklamy, która jest już taka bardziej skondensowana, na przykład pod social media. Etap trzeci, czyli jeszcze nie koniec, to jest etap montażu. W etapie montażu różne są podejścia, natomiast u mnie proces wygląda tak, że najpierw dostajesz pierwszą układkę, czyli składane ujęcia z muzyką, ale jeszcze nie obrobione kolorystycznie, po to tylko, żebyś zobaczyła, jak klei się historia. To też wynika z tego, że czasem ujęcia wypadają, czasem są przekładane w różne miejsca i dlatego też nie są dopracowywane technicznie na samym początku, ponieważ za każdym razem to jest dodatkowa praca, która jest marnowana w momencie, kiedy te ujęcia są przekładane i w innym kontekście dodawane, tudzież właśnie znikają. To znaczy wyrzucamy je z tego pierwszego konceptu. I do tej pierwszej układki dajesz mi feedback. Ja na podstawie Twojego feedbacku, Twojego, ale też osób, które z Tobą współpracują, Twoje znajome na przykład, które dadzą Ci swój feedback odnośnie tej wersji, czy im się to podoba, czy jak one to widzą, aczkolwiek tu jest pewne niebezpieczeństwo tego, że ktoś, kto nie ma świadomości tego, jakie są Twoje cele i niekoniecznie jest, jakby wychodzi z założenia, że to ma być już gotowy materiał, który wyjdzie do publiczności, no to wtedy może być jednak za surowo ocenić Twój materiał, który jeszcze nie jest obrobiony kolorystycznie i dźwiękowo do końca. Natomiast ten feedback jest najczęściej właśnie feedbackiem, który odnosi się czysto do historii, do układki, do tego, czy ten film, to wideo spełnia swoje cele. Kolejną rzeczą jest po Twoim feedbacku druga układka, ta już jest układana pod względem dźwiękowym, kolorystycznie, jeżeli to jest film, dodawane są efekty dźwiękowe często i wtedy dostajesz tą długą układkę i tutaj już dajesz swój kolejny feedback, tu już warto pokazać większej ilości osób i po tym feedbacku też są już dokładane elementy związane z identyfikacją marki, to znaczy intro, outro, czcionki firmowe, kolory firmowe, to wszystko, co już doprowadza nas do finalnego efektu, czyli finalnego materiału, który jest filmem reklamowym, krótszą formą. U mnie jest to też realizowane w postaci pakietu social media, to znaczy, że mamy podstawowe wideo w poziomie, a później do tego jeszcze dorabiane są na przykład krótsze, dłuższe wersje w pionie, wersje w kwadracie, także to wszystko, co będzie Ci później potrzebne do tego, żeby wykorzystać to wideo do promocji swojego biznesu. I warto to zrobić już na tym etapie, ponieważ nawet pion w momencie, kiedy ja korzystam ze źródłowego materiału, jest łatwiej ułożyć niż ciąć materiał, który jest już posklejany do pionu, ponieważ nie zawsze wykadruje się to do tego pionu tam, gdzie powinno. To znaczy na przykład postać nie będzie centralnie, będzie widoczny tylko jeden fragment i później cięcie tego materiału post factum z nieźródłowych plików będzie trudniejsze. I na koniec mamy podsumowanie, dajesz mi swój finalny feedback, ja proszę Cię o opinię i tak zazwyczaj to wygląda u mnie. Różnie też realizatorzy podchodzą do tego procesu, bo czasami jest jakaś kontynuacja, możesz też mieć serię filmów, które realizujesz, także to jest oczywiście wszystko jakiś tam schemat, o którym Ci opowiadam, tak żebyś mniej więcej wiedziała, jak wygląda sam ten proces, natomiast on może różnić się szczegółami, ilością układek, które zobaczysz, w zależności od długości materiału, który masz do zrealizowania. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia w tworzeniu wideo, to zachęcam Cię do zapoznania się z moimi programami Video Edu i Rec Day. Tam w zależności na to, jak bardzo jesteś gotowa, możesz popracować grupowo nad swoimi strachami, blokadami i przełamać się do stworzenia swojego pierwszego profesjonalnego wideo. Ja mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału na platformie, na której go słuchasz. I już niebawem pojawią się tu kolejne odcinki związane z tematem wideo.